Jowisz Jupiter. O rozległości władzy tego boga świadczą przydomki, których przebrzmiewa nie tylko nazwa miejsc jego kultu, ale i przypisywane mu cechy. Najbardziej wymowne jest określenie Jupiter Optimus Maximus. Jowisz najlepszy, największy. Jako władca nieba i ziemi Jowisz był uosobieniem potęgi. Uważany pierwotnie za samo niebo, pojawiał się w wielu codziennych wypowiedziach Rzymian. I tak, suplowe oznaczało pod gołym niebem. Deducere lowem spowodować deszcz, zaś malus Jupiter, zły klimat. Każdą błyskawicę uważano za fizyczną reprezentację Jowisza, Jupiter Fulgator. Wedle późniejszych wierzeń Jupiter był już nie tylko niebem czy grzmotem, ile odrębnym bytem, który decydował o tym, kiedy burze i deszcze mają się przetoczyć po nieboskłonie, a kiedy ucichnąć. Z czasem Bóg stał się opiekunem całego latyńskiego związku, uosobieniem wojny, rzymskiego prawa i opiekunem ludzi, wśród których szczególną troską otaczał żołnierzy. Wszechobecny trzymał pieczę pod wszystkimi zakątkami świata, łącznie z krainami umarłych. Rzymianie na każdym kroku otaczali jego obecność w ich codziennym życiu. Uderzenie pioruna uznawali za komunikat od Boga i przejaw jego woli. Miejsce, na które spadł Jowiszowy grom, otaczano szczególną czcią, natomiast osoby zabite przez uderzenie pioruna uznawano za słusznie ukarane. Jednym z najstarszych określeń związanych z Jowiszem był przydomek lapis, kamień, co być może wiązało się z krzesaniem ognia z kamienia. Uzyskiwana wówczas iskra przypominała błyskawicę. Rozbudowanym kultem najwyższego boga zajmował się przede wszystkim kapłan, określany jako Flamen Dialis. Funkcja ta, choć zaszczytna, wymagała hartu ducha, jako że jej pojastowanie wiązało się z szeregiem drobiazgowych ustaleń, określających wszystko to, czego kapłanowi nie było wolno czynić. Te ostatnie zadziwiały i irytowały nawet słynnych ze swojej przesądności Rzymian. Według rozprawy o publicznym kapłaństwie autorstwa Uliusa Keliusza oraz innych źródeł kapłanowi Jowisza nie wolno było dosiadać konia, nosić pierścieni z oprawionymi kamieniami, przywdziewać stroju wymagających wiązania węzłów, dotykać i nazywać po imieniu kozy, surowego mięsa, bluszczu oraz bobu, przechodzić pod szpalerem winorośli, dotykać chleba wypiekanego na drożdżach, bywać na cmentarzach. Podobnie surowe zasady obowiązywały żonę kapłana, która musiała nosić purpurową szatę z welonem udekorowanym gałązką płodnego drzewa oraz miała zakaz spinania się po drabinie wyżej niż na 3 szczeble i zakaz trefienia włosów. Niezwykle popularnemu Jowiszowi poświęcono uroczystości, które obchodzono przynajmniej raz w miesiącu. Do najbardziej znanych świąt ku jego czci należały idy, obchodzone każdego miesiąca w okresie pełni księżyca. Radosne były idy kwietniowe, poświęcone Jowiszowi zwycięzcy, Jowiszowi niepokonanemu, Jowiszowi wyzwolicielowi oraz idy wrześniowe, dedykowane Jowiszowi najlepszemu, największemu kapitalistkiemu. Niemniej doniosłe znaczenie dla Rzymian miały idy październikowe, w czasie których odbywały się wielkie igrzyska Jowisza Gromowładnego, czczono podczas święta znanego jako Nony Październikowe. Ponadto wraz z rozpoczęciem każdego nowego roku konsulowie udawali się na Kapitol, by złożyć Jupiterowi ofiarę i dzięki temu zapewnić pomyślność senatowi i państwu. Na ołtarzu stojącym u stóp świątyni wypadało poświęcić kadzidło, wino, mąkę, placki, a niekiedy nawet woła. Dary palono, aby dym z nad ołtarza mógł się wznieść ku niebu do siedziby Boga. Interesującym świętem były nony marcowe, poświęcone Jowiszowi, pradawnemu bóstwu podziemi, które utożsamiano z Jowiszem. W dniu poświęcenia tajemniczemu Summanusowi 22 lipca każdego także utożsamiano z Jupiterem. Składano w ofierze 2 czarne kastrowane barany i placki w kształcie kół. Niedługo potem obchodzono też święto Jowisza powstrzymującego ucieczkę.
czyli uroczystości mające dodać męstwa i wytrzymałości rzymskim wojskom.